Panie marszałku, szanowni państwo. Do Sejmu wniesiono 31 grudnia ten projekt ustawy jako poselski na wniosek, jeśli chodzi o treść, na wniosek rzecznika między innymi małych i średnich przedsiębiorstw, a dotyczy on oczywiście bazy odpadowej. Ja przypomnę, że ta baza informatyczna ma na celu uporządkowanie i monitorowanie całej gospodarki odpadami, a przede wszystkim monitorowanie obiegu odpadów i pełnej dokumentacji. Ta baza odpadowa ma być funkcjonalnym narzędziem do obsługi gospodarki odpadami, do sprawozdawczości z tego zakresu i do rzeczywistej realizacji polityki odpadowej, a także do przygotowań do nowoczesnej gospodarki odpadami, przygotowań między innymi do wpisania się przez Polskę do zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Mówię o tym dlatego, że tego typu duże informatyczne bazy, które mają być funkcjonalne i przyjazne, a funkcjonalność tego typu baz polega na ich przejrzystości, dostępności, możliwości agregowania danych i kontroli, ale także odpowiedniego korzystania przez wszystkie podmioty, zwłaszcza te podmioty uczestniczące w tym przedsięwzięciu, są niezwykle liczne i niejednorodne, to wiemy, jak takie duże bazy informatyczne na potrzeby państwa, publiczne, jak ważne jest ich skonstruowanie, a przede wszystkim opisanie ich funkcjonalności w taki sposób, żeby mogły być w właściwy sposób zbudowane. Dlaczego o tym mówię? Bo jak pojawił się ten projekt, kolejny projekt już ustawy, kilka dni po tym, jak zarzekano się na komisjach, że wszystko działa idealnie, w ogóle nie ma problemu, to pomyślałam sobie, ci, którzy pamiętają taki już standard filmowy, Dzień Świstaka. Bo tak naprawdę mamy od 2015 roku, kiedy to prezydent Duda podpisał ustawę w 2015 roku właśnie, która między innymi dawała kolejne przedłużenie wprowadzenia tego rozwiązania, to miało miejsce, to przedłużenie dlatego właśnie, że do 2015 roku miała być ta baza przygotowana i wdrożona, ale w tym czasie nie został skutecznie do końca rozstrzygnięty trudny przetarg na taką bazę profesjonalną. Został między innymi, nie został skutecznie rozstrzygnięty, bo zostało, przepraszam, złożone odwołanie, uznane to odwołanie, które narzucało zleceniodawcy zamawiającemu przewidzenie dłuższego okresu realizacji przygotowań do wdrożenia takiej bazy. Stąd efektem było zaproponowanie wydłużenia terminu, żeby móc jeszcze raz przygotować przetarg z tak warunkami dającymi wystarczający czas na odpowiednie przygotowanie takiej bazy. Po zmianie rządu, kolejna zmiana ustawy, tym razem ministerstwo rezygnuje z zlecenia takiej profesjonalnej bazy, profesjonalnym przetargu publicznym, i będzie wdrażało takie postanowienia zapadły własnym sposobem w trybie zwinnym. Pan minister Mazurek, którego z tego względu, że został dzisiaj zdymisjonowany, chyba też z tych powodów na to wygląda, nie chcę cytować jego wypowiedzi, bo najpierw to było zwinne programowanie, ci, którzy poruszają się w systemach informatycznych, wiedzą, co w tym żargonie to znaczy, ale miało być własnoręcznie robione przez pracowników ministerstwa. Potem się okazało, że ci pracownicy ministerstwa musieli wspomagać się z zleconymi pracami innych osób. Te zlecenia się już rozszerzały i chyba jednak autorzy stwierdzili, że zwinnie przy pomocy kolegów to jest jednak coś więcej niż Excel, nie dają rady. I nastąpiła kolejna zmiana i znowu zaklinanie się, że wszystko gra, wszystko będzie zwinnie etapowo wdrażane, ale w trybie in-house,
Będzie to zlecony instytutowi państwowemu ministerstwa, w końcu pod agendą Ministerstwa Środowiska. Pan poseł Przemysław Koperski, klub Lewicy. Bardzo proszę. Pani poseł, dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Pani poseł, dziękuję. Przekroczyła pani czas. Pan poseł Przemysław Koperski, Lewica.